Lokalna grupa działania Turkowska Unia Rozwoju TUR od 10 lat pielęgnuje tradycje świętojańskie w naszym regionie, organizując noc kupały nad lokalnymi zbiornikami wodnymi i rzekami, blisko natury, z dala od domostw i osad. W tym roku gospodarzem była gmina Kościelec. Delegacje z gmin członkowskich Turkowskiej Unii Rozwoju, czyli Brudzewa, Dobrej, Goszczanowa, Kawęczyna, Kościelca, Przykony, Turku i Władysławowa zgromadziły się przy pustelni świętego Bogumiła w Dobrowie, gdzie prezes TUR-u, pani Magdalena Ciołek i wójt gminy Kościelec, pan Dariusz Ostrowski, powitali wszystkich zgromadzonych. Zatem to już 10 lat, kiedy jesteśmy razem i wspólnie bawimy się w poszczególnych naszych gminach członkowskich. Pamiętacie Państwo, jak było tutaj pięknie i dzisiaj też będzie pięknie. Pogoda nam pięknie dopisuje. Ja ze swojej strony i w imieniu całego zarządu życzę Państwu doskonałej zabawy, integracji, miłego nastroju i wszystkiego dobrego. I oddaję głos panu wójtowi Ostrowskiemu, gospodarzowi tego miejsca. Szanowni Państwo, ja również pragnę Państwa powitać bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo przyjęliście zaproszenie na dzisiejszą imprezę Noc Kupały. Myślę, że tak jak poprzednie, okaże się ona bardzo udaną. Jest to taka integracja tych wszystkich gmin, które są w Turkowskiej Unii Rozwoju. To, co pani Magda tutaj powiedziała, że no, przepiękne tereny są tutaj, jeżeli chodzi o Dobru. Ale posiadamy również inne miejscowości, w których też podobnie jest jak Dobro. Tutaj jest szczególna atmosfera. Szanowni Państwo, zresztą zobaczycie po drodze, zobaczycie na miejscu. Stowarzyszenie Dom przygotowało specjalne miejsca dla odpoczynku. Jechaliście po drodze, też mogliście zauważyć, że tam jest miejsce takie rekreacyjno-sportowe, piłka plażowa. No a to są tylko i wyłącznie te elementy, które powstały, te rzeczy, które powstały niedawno. Pragnę powitać również moich kolegów, wójtów, którzy zaszczycili właśnie tutaj, są na tej imprezie i myślę, że będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Mam nadzieję, że jeszcze inni wójtowie dojadą. Pogoda chyba nam dzisiaj dopisze, a więc to jest chyba najważniejsze, gdyż powróciliśmy do starej formuły. Taka była propozycja, zaakceptowaliśmy to, co było pierwotnie. Od tego się zaczęło, że nie było specjalnie stolików, tak? Była natura i było bardzo fajnie. Życzę Wam bardzo udanej zabawy. Wszystkiego dobrego. Tak, już zakopać słoiczki będzie na... O, jakie fajne! A taki pół litra... To się przyda na przyszłość. Gości powitano chlebem i okowitą, po czym biały orszak wyruszył przy śpiewie ludowych piosenek w stronę rzeki Warty. Nie,
członkowskie przygotowały swojskie jadło, więc pyrek z gzikiem, chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem dla nikogo nie zabrakło. Do ważnego wyzwania stanęli przybyli wójtowie. Na nich spadł obowiązek odnalezienia magicznego kwiatu paproci. W pobliskich chaszczach czekały na nich wskazówki i zadania do wykonania, które przygotowała sołtys Różkowa II, pani Krystyna Dzikowska. Szukamy magicznego kwiatu paproci, a szukającymi będą... O kurde, ale fryzurę zmieniłem. Słuchajcie, a szukającymi są włodarze poszczególnych gmin należących do tur. Kierujecie się na południowy zachód i znajdziecie wierzbę, na której rosną cukierki. Zerwijcie sobie i skosztujcie południowy zachód i wierzba. Czemu tak mocno zawiązane? Kierujemy się na północny zachód, znajdziecie rumaka z czasów swojego dzieciństwa. Na nim trzeba usiąść i sobie przypomnieć szczęśliwe chwile. No dobra. No tak to widział. Zdjęcia są. Karol, bo mam ochotę znać mu kopa, weź schodź. To jak nie trafię. Siadaj, Kadek, nie siadaj. Ej, połamię. Dobra, bo my jeszcze chcemy. Lecimy. My jeszcze chcemy, już dosyć. Wszyscy siadają. Ja to woltyżerka, bo ja to od dziecka jest, że konno tak. Tadek, masz prezencie ode mnie, masz. A Bóg zna, panie, dziękuję. Nie, to mi niepotrzebne. Ale masz kapelusz. No po co mi piórko? Piórko to kawalery noszę, a ja nie jestem kawaler. Buse, piórko. Jeszcze muszę zdjęcie zrobić, bo ja miałem bez zdjęcia. No właśnie, to musi mieć zdjęcie. A ty jesteś dyskwalifikowany, Polon? Nie ma zdjęć. Sorry. Zasestowaliśmy. Słuchajcie, a teraz wśród tego tłumu tu zgromadzonego musimy poszukać anielskiej dziewicy. Dałeś mi piórko, masz krowę. Nie było łatwo oprzeć się dziewicy z miodem pitnym oraz przepięknym świteziankom. Niech ta dziewica pokaże. Wyjmijcie te swoje kieliszeczki i napełnijcie. Ja na razie mam. Tam mamy wrzucić te panie? No, tam musicie iść. Hello, trafiliśmy do Rostowa, podejścia do nie ma, dobra, to przytulamy się, zobaczymy, czy nic nie ma. No, szukać. Kolejne zadanie mamy was wrzucić do boku. Kwiat paproci odnalazł wójt gminy Kościelec. Otrzymał w nagrodę złotą rybkę, która będzie spełniała życzenia wszystkich mieszkańców gmin członkowskich Turu. Stowarzyszenie Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa DOM przedstawiło legendę o powstaniu Dobrowa. Gdy pewnego dnia okrutny pan wyruszył na uroczystości do sąsiedniej osady, Jędrzej z całą rodziną wykorzystali okazję, zapakowali na łodzie najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszyli w drogę do upragnionego Dobrowa. Minęło 5 dni i 5 nocy
Gdy dopłynęli na wzgórek tak piękny, jak opowiadał im Jędrzej. Od pierwszej chwili ukochali to miejsce i odtąd wiedli tu spokojne, dostatnie życie, przepełnione szczęściem i radością. Zorganizowano również konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. 11 zespołów plotło wianki z przygotowanych wcześniej kwiatów polnych. Niedolne. Komisja konkursowa uznała za najpiękniejszy wianek dzieło pań Emilii Cichej i Wiesławy Piekielnej z gminy Goszczanów. To się same przyznają. Wszystkich. No dobrze, to zdecydujmy, wybierzmy jeden. Oczywiście decyzja nie była prosta, więc wręcz myślałam, że będzie łatwiejsza. Ale zdecydowaliśmy wspólnie, że ten oto wianek tu ze świeczką, który jest zaprezentowany. A już było blisko. Przygotowany przez pani z Goszczanowa, z gminy Goszczanowa. No już się. Gratuluję. Flaszki prawie puste. Do nalania. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Super. Dziesia, gratuluję. To ja też was ukocham. Znaczy możecie mnie pocałować. Ale mamy jeszcze taką informację dodatkową. Proszę Państwa, one, to znaczy nasze dziewczyny, cały czas robiły ten wianek na klęczkach. Mi się wydaje, że to pomogło. Widocznie się modliły. Dziękuję bardzo. Wszystkie zespoły zostały nagrodzone prezentami od lokalnych producentów, wytwórców i rękodzielników. A jakiej gminy? Kawęczyn, najlepsza. Rozumiem, że pewnie wygrał. Tylko nie. No jedno, żebym razem wypili. Kolejny zespół, pani Ania Kłodawska. Wianki popłynęły z nurtem rzeki Warty. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły Dobrowianki z Dobrowa i Tradycja z gminy Malanów. Thank you.
łzy po oczach. No nie! Ale też to światło. Gdzie tam na wolny teren? Światło, światło. Gdy się ściemniło, rozbłysnęło ognisko i pochodnie. A jak ognisko, to oczywiście kiełbaski pieczone na patykach. Się ruszyło. Co dobre, szybko się kończy, więc i ta magiczna noc dobiegła końca. Późną nocą uczestnicy Nocy Kupały opuszczali kościelecką ziemię i rozjechali się do swoich miejscowości. Śpiewem żegnały je dobrowianki. Halo, żegnamy cię z taką piosenką, miłą piosenką. Dziś dobrowianki żegnają cię za mile z tobą spędzony czas. Niech nasza pioska z wami w świat, jak promień słońca płynie w dal. Halo, żegnamy cię. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Kochani, dziękuję. Kochani wszyscy.